Za nami już 18. piknik kawaleryjski zorganizowany przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Sobota jak zwykle upłynęła na licznych próbach dzielności koni, a w niedzielę kawalerzyści prezentowali swą sprawność jeździecką i bojową. Jak mijał tegoroczny piknik? Dla nas najważniejsze, że szczęśliwie. Nie było żadnych incydentów takich związanych z bezpieczeństwem, czyli żaden koń nie poniósł i nic takiego złego się nie wydarzyło, czyli to już jest dla nas najważniejsze. Natomiast poza tym zrealizowaliśmy cały program, przemarsz przez miasto, jak zwykle malowniczy, niewielkie pokazy nad Zalewem Arkadia. Pierwsza część konkursu sprawności kawaleryjskiej zrealizowana. Dzisiaj możemy przystępować do kolejnych. Nie obyło się także bez urodzinowego tortu wielkości stołu, którym obdzielono całą zgromadzoną na zawodach publiczność. Piknik cieszy się niesłabnącą od lat popularnością i to nie tylko wśród publiczności, która na widowiskowe pokazy przyprowadza kolejne pokolenia młodych sympatyków kawaleryjskich popisów. Podoba ci się tutaj? A umiesz jeździć konikiem? Umiesz jeździć? W szeregach kawalerzystów także pojawiają się nowe twarze, co cieszy organizatora pikniku i miłośnika kawalerii Jerzego Brzozowskiego. Sam w tym roku zauważyłem, że wśród, jak ustawiłem wszystkich na zbiórkę na oficjalne otwarcie pikniku wczoraj nad Zalewem Arkadia, to zauważyłem, że wśród nich jest bardzo dużo młodych ludzi i nowych twarzy. Są oczywiście jeszcze weterani pikniku, m.in. rotmistrz kawalerii ochotniczej Andrzej Michalik, ale pokolenie się odmładza, trzeba pamiętać, że to 18 lat, czyli to prawie pół pokolenia statystycznego i przychodzą nowi ludzie. Natomiast ci, którzy garną się do kawalerii, to jest pewien rodzaj mentalności, to jest pewien rodzaj charakteru i poza oczywiście jakimś marginesem, który jest zawsze, to są ludzie nastawieni bardzo patriotycznie, to są ludzie sprawni fizycznie, to są ludzie z wielkim umiłowaniem do historii i do konia. W tegorocznym pikniku wzięło udział kilkanaście formacji i grup rekonstrukcyjnych. W swoje progi przyjęła je gościnna stajnia Artura Płońskiego, który kontynuuje dzieło rozpoczęte przez swego ojca. Jak najbardziej nic się nie zmienia. Tak jak ojciec zapoczątkował, tak ja mam zamiar kontynuować, póki zdrowia starczy. Jak widać, Artur Płoński sam z wielką ochotą również dosiada wierzchowca i próbuje swych sił w zawodach sprawności jeździeckiej. Skąd to zamiłowanie do kawaleryjskich tradycji? Ja myślę, że tak jak u większości z nas, winny to Sienkiewicz. I trylogia, a później inne lektury, historia, tradycje Suwałk jako garnizonu właśnie kawalerii. No i tak to już jest. Jerzy Brzozowski, dyrektor Suwalskiego Muzeum Okręgowego, bierze udział w pikniku nie tylko jako organizator. Skąd u niego ta pasja i zamiłowanie do ułańskiej tradycji? Można by kilka wersji wymienić, ale tak naprawdę to nawet nie spodziewałem się, że to we mnie tak głęboko tkwi. Dopiero kiedy zaczęliśmy organizować ten piknik, nie było wtedy, no bo oczywiście umiłowanie historii i tego, co w polskiej historii jedno z najpiękniejszych kart, czyli polska kawaleria, było zawsze. Natomiast nie spodziewałem się wtedy, że przyjdzie taki moment, że my wszyscy siądziemy na konie i założymy mundury, zaczniemy jeździć. Ale okazało się, że to znowu wyszło bardzo naturalnie. Dzięki przychylności panów Płońskich, świętej pamięci Janusza Płońskiego i Artura Płońskiego, wsiedliśmy na konie, nauczyliśmy się przynajmniej w podstawowym zakresie jeździć. Zdobyliśmy podstawową wiedzę, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy związane z regulaminami, z pewnym zachowaniem kawaleryjskim, no i tak jakoś samo wyszło. Kolejny piknik już za rok.